Układy równań, czyli sytuacja, w której mamy więcej niż jedno równanie i są one ze sobą powiązane. Temat, który przewija się dosyć często, może być w każdym dziale matematyki, prędzej czy później, więc warto go znać, warto wiedzieć, jak się rozwiązuje i być w tym biegłym. Na dobrą sprawę, układ równań można rozwiązać na 10 milionów sposobów, ale są dwa, które są najprostsze, najszybsze i najprzyjemniejsze. Po pierwsze, tak zwana metoda substytut, czyli musimy spojrzeć na nasze dwa równania i wybrać sobie jedno, wybrać sobie jedną zmienną i doprowadzić do postaci, tak żebyśmy mieli dokładnie rozpisane, czym jest x albo czym jest y. Czyli chcemy dojść do sytuacji, w jednej stronie mamy x, a po drugiej stronie mamy jakieś liczby y. Tutaj widzimy, że najlepiej wybrać to równanie na dole, bo tu jest już sam x, bez żadnego minusa, bez żadnych dwóch, nie trzeba nic dzielić, nic dodawać. Znaczy, że sobie to 2y na tą stronę. Mamy teraz minus 4, dodać 2y. No i fajnie, mamy od razu podane, czym jest x, więc wiemy, jak jest zdefiniowany x. No i teraz w tym momencie jedyne, co możemy zrobić, no to wziąć to, co nam tutaj ładnie wyszło i podstawić do tego równania. Zobaczmy, co się stanie. 2, teraz w nawiasie musimy wziąć wszystko, to i to elegancko, czym jest x, czyli minus 4 dodać 2y, dodać 5y równa się 19. Przemnażamy przez nawias oczywiście, czyli mamy 2 razy minus 4, czyli minus 8, dodać 2 razy 2y, czyli 4y, dodać 5y równa się 19. Robimy porządek, y zostają nam po jednej stronie, czyli mamy 4y dodać 5y, czyli 9y, minus 8 przerzucamy na drugą stronę, czyli trzeba dodać 19, dodać 8, to jest równe 27. Elegancko dzielimy przez 9, wychodzi nam y równe 3. No i to jest piękna pierwsza nasza odpowiedź. Y jest równy 3. No i teraz, żebyśmy mieli jeszcze rozwiązanie, no to musimy do tego dorzucić x-a. No i teraz jak obliczyć x-a? Czym jest dla nas x? No tutaj mamy odpowiedź elegancką, jak obliczyć x-a od y-a. Więc po prostu do tego, co mieliśmy wcześniej, podstawiamy, mamy minus 4 dodać 2 razy y, czyli 2 razy 3, czyli 6, czyli koniec końców 2. No i to jest nasza odpowiedź, y równe 3, x równe 2. No ale jest jeszcze druga metoda, metoda tak zwanego dodawania stronami, odejmowania stronami, w zależności od tego, co robimy. Ona jest nieco bardziej skomplikowana, ale jeżeli już ją dobrze opanujemy, to jest mega prosta i wtedy bardzo szybko rozwiązujemy układy równań, wychodzi nam to przyjemnie. Teraz zobaczmy to, co tutaj mamy. Widzimy, że mamy plus y i minus y. Tutaj kluczową rzeczą, którą możemy zrobić, no to możemy zastosować tak zwane dodanie stronami, że po prostu dodamy sobie wszystko, co jest po lewej stronie i wszystko, co jest po prawej stronie. Po prostu to dodamy do tego, to dodamy do tego, to dodamy do tego. Czyli koniec końców co? Tu będziemy mieli 3x dodać 2x, czyli 5x, tutaj mamy minus y dodać y, czyli plus 0 razy y, no czyli tego nam nie będzie, więc to jakby tu nic nie było i wychodzi nam 15. No i tutaj o to chodziło, to jest ten kluczowy element, którego potrzebujemy, żeby właśnie jedna ze zmiennych nam się zredukowała, tak jak mieliśmy tutaj. No i tutaj widzimy, że odpowiedź to jest x równe 3. Teraz jeżeli mamy x równe 3, musimy wziąć którekolwiek z tych równań, które mieliśmy tutaj, wstawić za x-a, no i wtedy nam wyjdzie y. Więc powiedzmy, że do pierwszego mamy 3 razy x, czyli 3, odjąć y równa się 10, wychodzi 9, odjąć y równa się 10, czyli y równy minus 1. I teraz tu zapisujemy y równy minus 1, no i elegancko mamy rozwiązanie. No ale tak jak tamten przykład był idealnie dostosowany do tego zadania i do tego sposobu, żeby pokazać głównie, o co chodzi w nim, no to tak następny już nie jest taki kolorowy, no bo widzimy, że tu mamy 2x, tu mamy x, tu mamy 5y, tu mamy minus 2y, więc tak z buta nic nam się nie odejmie albo nam się nie doda. No ale tutaj musimy pamiętać jedną ważną rzecz, że możemy sobie jakoś to równanie zmodyfikować. Oczywiście nie możemy zrobić tak, że na przykład tutaj dodamy sobie plus 5, bo to nam zaburzy wszystko i całe równanie, ale jeżeli dodamy plus 5, no to z tej strony też byśmy musieli dodać plus 5 i wszystko będzie dokładnie równe. Więc co możemy zrobić w tym momencie? Możemy na przykład przemnożyć sobie wszystko tutaj razy 2. Jeżeli przemnożymy sobie wszystko razy 2, no to sobie to górne równanie, byśmy mieli ładnie wszystko rozpisane, no a to na dole będziemy mieli 2x, 4y równe 8. No i teraz widzimy, że już tu mamy ten sam czynnik, tu mamy ten sam czynnik, więc jak wcześniej dodawaliśmy, możemy teraz odjąć, to nie ma znaczenia, czy dodajemy, czy odejmujemy. Na dobrą sprawę moglibyśmy teraz jeszcze wszystko tutaj przemnożyć przez minus 1 i dodać, ale to by było dokładnie to samo, to jeżeli teraz, jeżeli wszystko po prostu od siebie odejmujemy. I odejmujemy 2x, odjąć 2x, czyli 0x, czyli nic nie ma, 5y minus minus 4y, czyli na dobrą sprawę 9y, 19 minus minus 8,
czyli na dobrą sprawę 27. No i teraz my dzielimy, y wychodzi nam równy 3. No i teraz musimy podstawić do któregoś z tych równań za y i nam wyjdzie odpowiedź. Więc wracamy do pierwszego, czyli mamy 2x dodać 5 razy y, czyli 3, czyli 15, równe 19, x 15 przerzucamy, odejmujemy, zostaje nam 2x równe 4, x równe 2. No i wychodzimy nam, że x równe 2 to jest odpowiedź. Mamy odpowiedź równą y równe 3 i x równe 2. No i widzimy, że zgadza nam się z tym, co mieliśmy wyżej. Robiliśmy to samo równanie dokładnie na dwa sposoby i dostaliśmy ten sam wynik. Generalnie tak to działa, że zawsze dostaniemy ten sam wynik. Oczywiście, jeżeli dobrze zrobiliśmy. No ale teraz możemy mieć taki bardziej poddymany przykład. Troszkę tutaj jakichś równań kwadratowych, troszkę innych rzeczy, które mogą nas przestraszyć, no ale nie powinniśmy się tym martwić, bo wszystko to i tak opiera się na tych samych fundamentach i na tych samych sposobach. To, że to jest jakiś x kwadrat, nic na dobrą sprawę nie zmienia. Więc teraz co możemy zrobić? Musimy zrobić to, co robiliśmy wcześniej. Po pierwsze, mamy tutaj x-a, więc możemy pokusić się o jakąś metodę substytucji. Na przykład teraz sobie byśmy przemnożyli to wszystko przez minus 1 i by nam wyszło x równe minus 21 plus y. I teraz możemy sobie tego x-a tutaj wstawić. No ale czy to ma sens? Zobaczmy. Wstawiasz, masz y. Za x-a wstawiamy oczywiście to, co nam wyszło, czyli minus 21 dodać y podniesione do kwadratu, dodać 5 razy minus 21 dodać y, dodać 9. Oczywiście moglibyśmy teraz to wszystko sobie tu wymnożyć, rozwiązać i wyszłoby nam dobrze, no ale pytanie, czy warto i czy jest po co? No nie do końca, bo jak zobaczysz, że tu jest troszkę z tym roboty, no to nie jest to takie pozytywne, więc usuńmy to i zobaczmy, czy da się to zrobić przyjemniej. Teraz, co by się stało, gdybyśmy na przykład zamiast x-a po prostu wstawili tego y, które mamy tutaj, tego y tutaj. No, zobaczmy. Wychodzi nam minus x, 21, no, minus i teraz w nawiasie za y wstawiamy wszystko, co tu mamy. Trzeba pamiętać o nawiasie. X kwadrat dodać 5x dodać 9. Rozwiązujemy, wyciągamy sobie tutaj oczywiście to i będziemy mieli minus x równa się minus x kwadrat minus 5x, tam jeszcze zostaje plus 21, ale jest 21 minus 9, czyli na dobrą sprawę plus 12. No i teraz, żeby było ładniej, przerzućmy sobie wszystko na prawą stronę, tak żebyśmy mieli przy x kwadrat plusa. Będziemy mieli x kwadrat dodać minus x dodać 5x, czyli 4x, odjąć 12 równe 0. No i teraz możemy policzyć deltę, albo możemy zrobić to sprytnie, rozbić to sobie na dwa nawiasy, tak jak to robiłem w materiale bardzo fajnym, bardzo spoko sztuczka. Dlaczego nie należy liczyć delty, znaczy dlaczego nie należy, dlaczego lepiej tego nie robić i się nauczyć. No i tu już widzimy, że to będzie plus 6 i minus 2. To będzie nasza postać iloczynowa, czyli rozwiązanie to będzie x równe minus 6 lub x równe 2. No i tutaj widzimy, że mamy 2 x-y. No i dla każdego x-a pojada jakiś y. Więc żebyśmy mieli pełne rozwiązanie, oczywiście musimy to dopisać. Tutaj mamy elegancko wyznaczonego x-a od y-ka, więc po prostu sobie to wstawmy. Dla pierwszego równania będziemy mieli minus 6 równa się minus 21 dodać y. Rzucamy to na drugą stronę, zostaje nam sam y, czyli wychodzi nam, że y jest równy 15. Czyli wpisujemy y równe 15, a tu analogicznie to samo, 2 równa się minus 21 dodać y, czyli y jest równe 23. No i tu nam wyszły dwa rozwiązania, raczej dwie pary rozwiązań. Jedno rozwiązanie x równe minus 6 i y 15, no i drugie x równe 2 i y równe 23. Wiadomo, im więcej kwadratów, im więcej potęg, tym więcej tych par będzie. One się będą potem skalować bardzo wysoko, jeżeli mielibyśmy więcej zmiennych i więcej potęg. No ale zazwyczaj po prostu będziemy mieli dwa, będziemy mieli po prostu jedno kwadratowe, a drugie liniowe. No i to się rozwiązuje dokładnie tak samo jak zwykłe równanie. To było na tyle w tych układach równań. Jeżeli macie jeszcze jakieś z czymś problemy, możecie napisać w komentarzu, co to zrobimy. Trzymajcie się, cześć, pa!